Lustereczko, powiedz przecie, co nam nasza przyszłość niesie, co planuje los. Poznaj potępiony świat, to nasz świat. Następcy, świat potępionych. Na serio mam teraz iść na zajęcia o nazwie Pożyteczna Dobrość? Tak, i masz dwugodzinny test z uśmiechania się. Nie. W Oredonie uśmiech jest niezwykle ważny. Pokaż, co masz. Nie szczesz się aż tak. Lepiej. Niestety dalej źle ci patrzy z oczu. Spróbuj oczmiechu. Oczmiechu? To uśmiechanie się oczami. Podobno tak robią ci dobrzy. Obiad jest gotowy. Na szczęście to nie ta paskudna owsianka, którą gobliny robiły nam w swojej okropnej knajpie. Przepraszam. A, to Ruby, córka Roszpunki. Jej włosy wychodzą stąd jakieś 10 minut po niej. Ona musi coś zrobić z rozdwajającymi się końcówkami. Auć! Hej, na co wy czekacie? Smacznego! O, co to za jakieś dziwne przekąski. Nie mam ochoty na żadne jadalne błyskotki i świecidełka. Okej, dawać mi tu te grzeczne słodkości. Żołgokie, pyszne. Słucham? A, nie rozumiem cię przez te wszystkie grzeczne słodkości. Szkoda, że mam jedną buzię. Hej, mała przyjazna wskazówka. W Oredonie kradzież nie jest fajna. Ja wiem, to takie dziwne, prawda? Bo wiecie, po co to wykładać, jeśli nie chcecie, żeby to ktoś ukradł? Dokładnie. Chwila. To sos żurawinowy? I czekoladowa fontanna. O, woda w kształcie małych zwierzątek? Mogę się do tego przyzwyczaić. To jest takie pyszne. Znajdź bufet gdzie indziej. Też takie byłyśmy za pierwszym razem? Oj, nie. My byłyśmy wzorem szyku i elegancji. Grzeczne słodkości? Chyba raczej słodka katastrofa.